Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Posłowie, Szanowna Pani Prokurator, Szanowny Księże Proboszczu, Szanowni Funkcjonariusze i Funkcjonariuszki oraz drodzy goście i pracownicy Policji. Dziś to dla mnie wyjątkowy dzień i zaszczyt, że mogę tutaj z Wami być i złożyć Wam życzenia z okazji Waszego święta. Gdybyśmy analizowali, co w życiu jest najbardziej potrzebne, to w różny sposób, prowadząc te analizy, zawsze na pierwsze miejsce byłby wysuwany aspekt bezpieczeństwa. Ostatnio w Senacie rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa pacjenta i narzędzi do tego, które można użyć, żeby ten pacjent czuł się bezpiecznie. Wy, policjanci, zabezpieczacie i sprawiacie, że my, obywatele, czujemy się bezpiecznie. Jakiś czas temu, było to już dosyć dawno, nie byłam jeszcze wtedy senatorem ani osobą publiczną, pojechałam z moją rodziną na wakacje do Zakopanego. I tam w pierwszy dzień urlopu, wyjeżdżając na Głubałówkę, młody chłopak wyrwał mi z ręki torebkę. W torebce było wszystko. Były wszystkie dokumenty, były wszystkie pieniądze, bo jeszcze nie zdążyliśmy za ten urlop zapłacić. Dopiero mieliśmy zrobić to po powrocie właśnie z Głubałówki, po przyjeździe do hotelu. Były tam kluczyki z samochodu. Wszystko, co było nam potrzebne do tego, żeby ten urlop mile spędzić. I pobiegliśmy za tym, który wyrwał tą moją torebkę razem z mężem i córką, ale niestety bezskutecznie. I wtedy pierwsze, co zrobiłam, zadzwoniłam właśnie na policję. Mój mąż wtedy powiedział, po co ty to robisz, bo przecież no i tak nie ma szans, żeby w jakiś sposób nam teraz pomóc. Ale mimo to zrobiłam to. Do kilku minut przyjechali funkcjonariusze i faktycznie w efekcie końcowym nie udało się odzyskać tych wszystkich rzeczy, ale policjanci sprawili to, że po pierwsze poczuliśmy się lepiej, poczuliśmy się bezpiecznie dzięki ich interwencji. Po drugie, pomogli nam poprzez różnego rodzaju narzędzia, udostępnienie konta i tak dalej, żebyśmy mogli ten urlop spędzić komfortowo i bezpiecznie. I właśnie dzisiaj Wam to, co opowiadam, działo się w Zakopanem, ale w różnych rozmowach przez cały czas, kiedy jestem senatorem, właśnie słyszę o takich aspektach ludzkich, o takiej właśnie służbie drugiemu człowiekowi. I przy tej okazji właśnie za wszystkie takie Wasze gesty w imieniu wszystkich obywateli chciałam Wam nisko się ukłonić i podziękować. Dzisiaj, wchodząc tutaj na Waszą uroczystość, praktycznie na ostatnim schodku przed tą salą uszkodził się mój but. I to uszkodził się tak, że nie mogłam wejść tu do środka, ale inspektor Mielańczyk i Wasz pan komendant zadziałali tak błyskawicznie, że w ciągu kilku minut znalazłam się na dole, na parkingu, przy samochodzie. Miałam okazję wymienić buty i czuć się tu właśnie bezpiecznie i komfortowo. Także bardzo, ale to bardzo za te właśnie działania takie stricte ludzkie chciałam Wam podziękować. Dziękuję również Waszym rodzinom za to, że wspierają Was w tej służbie, bo niejednokrotnie wymiar Waszych godzin jest przekraczany. I to właśnie służąc ludziom. I ta wyrozumiałość ze strony Waszych rodzin zasługuje dzisiaj właśnie na podziękowania. Pozwólcie również, że pogratuluję wszystkim odznaczonym w dniu dzisiejszym. Niech to będzie, te odznaczenia, wyróżnienia, niech będą kolejnym krokiem do Waszej kariery i spełniania Waszych zawodowych marzeń i ambicji. Życzę Wam, żeby współpraca pomiędzy wszystkimi jednostkami, od których zależy Wasza praca, jak również Wasze bezpieczeństwo, układało się jak najlepiej. A dzisiaj w Waszym święcie życzę Wam wszystkim i Waszym gościom wspaniałej zabawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Senator. Proszę o zabranie głosu wicestarostę powiatu raciborskiego.